Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Wiesław, a to kolejny odcinek z serii Pobawmy się hojem. Gramy polską, polską faszystowską, falangistyczną Polską i staramy się umocnić tenże kraj, aby poradzić sobie przede wszystkim z ZSRR, ponieważ przypuszczam, że Rzesza Niemiecka będzie nam przychylna. Już w tym momencie trochę jest, co prawda, nie mają na razie ochoty podpisywać z nami pakt o nieagresji, aczkolwiek powoli się do nas, jak widać, przekonują. Kolejną fajną rzeczą, znaczy fajną właśnie, powiem wam szczerze, że z mojej perspektywy niekoniecznie, ponieważ komuniści wygrywają tą wojnę, jest konflikt, wojna domowa hiszpańska, do której oczywiście się dołączyliśmy, to znaczy, że nie do końca my jako państwo, ale wysłaliśmy tam dwie dywizje ochotnicze. Przegrywamy niestety tą potyczkę. W sumie się trochę nie dziwię, ponieważ przeciwko nam wystawiono aż 3 dywizje. Z tego co widzę, zaraz jedna z ich dywizji ulegnie, nie tyle, jak to powiedzieć, będzie musiała po prostu odejść z pola bitwy, ponieważ ich zorganizowanie wynosi tylko 11,7 na 45. Jak widzicie, jest dość niskie i jeżeli dojdzie do zera, no to niestety, ale, znaczy dla nas stety, będą musieli odejść z pola bitwy. Ponadto ich generał ma większe umiejętności od naszego, no i to wszystko sprawia, że ta bitwa może okazać się przegrana. Poza tym, zastanawiam się nad tym i chyba tak zrobimy. Chyba wycofamy się z tej pozycji i skierujemy się nad rzekę. Albo przekierujemy nasze wojsko na tą część frontu i spróbujemy odzyskać Saragossę. Co na pewno nie będzie łatwe, ale mam nadzieję, że się uda. Poczekajcie sekundkę, ja tylko i wyłącznie ściszę troszeczkę efekty, bo te strzały wydają mi się delikatnie za głośne. I chyba tak zrobimy, Wycofamy swoje wojska tutaj. Oni niech przejmą tą pozycję. No trudno, życie jest nowelon. Zostawimy tutaj jedną naszą dywizję. Natomiast drugą dywizję skierujemy tutaj. Spróbujemy w międzyczasie przejąć jeszcze tą pozycję przeciwnika. Jak widać, nie jesteśmy osamotnieni. Co prawda niestety przegrywamy, aczkolwiek no tutaj jest naprawdę świetny generał. Nie do końca rozumiem fakt przegrywania. Chociaż no dobrze, rozumiem. Tutaj te jednostki hiszpańskie są w strasznym stanie. Mają beznadziejną siłę, beznadziejne zorganizowanie. Więc rzeczywiście nie dziwota, że przegrywamy. W Polsce, jak tam sytuacja w Polsce? Ogólnie chyba bez zmian, ogólnie nic tutaj się wielkiego nie dzieje i ciekawego, więc na razie zaczekajmy. Pójdźmy do Burgos. Koniecznie, pójdźmy do Burgos. I dobrze by było usunąć im, nie wiem jak to się robi, przydzielić, by wybrać jednostki. Weźmy tutaj inną linię frontu, im wyznaczmy. Wyznaczmy im taką linię frontu na razie. Niech tutaj szybko przybędą. I pomóżmy im, Hiszpanom, z tą dywizją. Musimy zaczekać. O, już się nasi dołączyli. Co prawda ich zorganizowanie jest bardzo niewielkie, o dziwo, więc chyba będziemy musieli zaczekać, aż to zorganizowanie wzrośnie. Ale to już niedługo, bo na razie są bardzo mało przydatni, praktycznie wcale. To jest przeprowadzony atak, więc się do niego dołączymy. Najważniejsze, żeby obronić to miasteczko, bo to jest jednak miasto, a miasta przejmowane w tej grze są bezwzględnie najistotniejsze, ponieważ przez to można doprowadzić do kapitulacji danego kraju. Na szczęście nacjonalistyczna Hiszpania ma ogromną jedność narodową, ponieważ aż 90%, to jest naprawdę dużo. Republika Hiszpańska trochę mniej, 80%, to jest nadal dużo, z racji tego, że my mamy na przykład 65%. Możemy to, z tego co wiem, troszeczkę podbudować dzięki celom narodowym, na przykład
Zaraz wam powiem. To nie. Kurczę, no szczerze mówiąc nie wiem, ale... Tempo budowy bunkrów, obrony przeciwlotniczej, budowy fabryk wojskowych. Polski militaryzm, no jest okej. O, tutaj na przykład fanatyzm ideologiczny. Co prawda my nie pójdziemy w tą stronę, ponieważ nie będziemy chcieli na pewno stworzyć Międzymorza. To nam się po prostu nie opłaca, ponieważ zaatakowani tylko i wyłącznie przez ZSRR nie mamy z nimi większych szans. No po prostu no porównajcie sobie dywizje ich a nasze. Nawet jeżeli skierowalibyśmy bezwzględnie całą naszą uwagę na militarny aspekt naszego państwa, tak czy siak uważam, że nie udałoby się nam tego zrobić. Nie udałoby się nam skutecznie samemu obronić, albo no niekoniecznie samemu, ale z Litwą, Łotwą, Estonią. Marne szanse na to, stanowczo marne szanse. Dobrze, jak tam wasz poziom zorganizowania? Cały czas rośnie, zaraz będzie to 100%. Pójdźcie sobie tutaj i z trzech stron spróbujemy ich zaatakować. Może dzięki temu będzie troszeczkę lepiej. Dołączyła już polska dywizja do ataku. Aczkolwiek no, zostaliśmy już sami. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. Zrezygnujmy z tego ataku. Pomóżmy w obronie tego terytorium, a potem spróbujemy odzyskać to lotnisko. Dzięki temu otworzy nam się droga na Saragossę i może uda nam się coś tutaj zdziałać. Wierzcie mi, że operowanie tylko i wyłącznie dwoma armiami w obrębie całego konfliktu, no to jest po prostu kropla w morzu potrzeb i... No cóż, no... Nie spodziewajcie się, że ja tymi dwoma dywizjami po prostu zrobię cuda. Bo to jest po prostu nierealne. Mamy kolejne punkty siły politycznej do wydania. I tym razem... Cóż my tym razem poczniemy? Co tutaj? Czas badań nad motoryzacją. Raczej nas to nie urządza. Raczej czas badań nad bronią ręczną, bo dzięki temu będziemy mieli troszeczkę bonusów odnośnie piechoty. No na pewno nie to. To stanowczo nie. Samoloty ewentualnie, ale też bez przesady. Weźmy sobie tego wyposażenia piechoty. Zaraz po rozwoju Górnego Śląska weźmiemy sobie dodatkowy zespół badawczy. Tutaj musimy mieć aż 50 fabryk, żeby kolejny zespół badawczy udało się ogarnąć. Ale to dopiero potem. Na czym się zaraz skupimy? Wydaje mi się, że albo na rozbudowie baz lotniczych, dzięki temu doda nam dwa poziomy bazy lotniczej w Warszawie, bardzo nam się na pewno przyda. Potem może wzmocnienie państwa polskiego troszeczkę rozwiniemy i pójdziemy w nastawienie defensywne na razie. Potem może polski militaryzm. Dzięki temu będziemy mieli trochę większy współczynnik ludności w wieku poborowym, z tego co widzę. Chyba, bo to nie wiem, czy to działa na zasadzie sumowania się tej naszej polityki. W sumie będziemy mieli 5%, czy nie, czy jak, czy o co chodzi. Musielibyśmy wprowadzić wtedy pełny pobór, żeby mieć 5%. Ale zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Okej, tutaj niestety nasz atak się nie powiódł. Rozwój Górnego Śląska został już ogarnięty. Mamy kolejną fabrykę cywilną, co na pewno bardzo w znacznym stopniu nas wzmocni. Ja oczywiście znowu zapomniałem nastawić stopera. No cóż, taki jestem leszczyk. Dobra, spróbujmy zaatakować to lotnisko. Może nam się uda. I zapomniałem wykasować im rozkazu. Spróbujmy. O, nieźle nam idzie, powiem szczerze. 58.
58%, jest ładnie, 59%. Chyba doszły im jakieś posiłki, ponieważ zaczęliśmy tak, doszły im, oj stanowczo, oj, 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 oj. Ile tutaj jest tych posiłków? A my mamy tylko dwie dywizje. No nie jest dobrze. To stanowczo nie jest dobrze. Gdzie jest nasze wojsko? Tutaj. Przegrywamy. Myślę, że niestety, ale nacjonalistyczna Hiszpania to jest już jej koniec. To jest kraniec ich możliwości. A my mamy kolejne wojska i udało nam się wyprodukować pierwszą dywizję pancerną. Pierwszą polską dywizję pancerną. Spójrzcie, jaki piękny czołg 7TP. Cudownie. Cudownie. A jak tam dalej? No jeszcze troszeczkę brakuje tych czołgów. Jeszcze troszeczkę tych czołgów brakuje na kolejne dywizje. Co nie zmienia faktu, że na pewno już niedługo uda się je wyprodukować. Niedługo też uda się wyprodukować zmotoryzowaną dywizję, ponieważ już brakuje nam tylko i wyłącznie 27 pojazdów samochodowych. To niewiele, to bardzo niewiele. Odnośnie produkcji, produkujemy całkiem sporo czołgów, aż 2 czołgi dziennie, więc naprawdę, naprawdę mnóstwo. W okresie międzywojennym jeszcze nigdy nie zdarzyła się tak szybka produkcja czołgów, ponieważ z tego co mi wiadomo, oddawano średnio rocznie około, no na pewno nie więcej niż 150 czołgów, więc można przypuszczać, że produkowano jeden czołg w 2-3 dni, tak, więc no, w porównaniu z nami to niewiele. Z naszymi możliwościami oczywiście w grze. Skierujmy tą armię na front wschodni oczywiście. Dzięki czemu już tutaj mamy przewagę sił między nami a Rosją. Ale z tego co widzę, oni też zaczynają uzupełniać swoje siły. Cały czas kontynuujemy nasze roszczenia, kontynuujemy budowanie naszych roszczeń do Litwy i niedługo uda nam się to zrobić. No już niedługo, już za miesiąc ponad. Mam nadzieję, że do tego czasu Litwa nie zdecyduje się na dołączenie do aliantów, do Kominternu i do Osi na pewno nie. Natomiast boję się troszeczkę o aliantów. Dobrze, co następne? Albo radio. Dzięki temu szansa wsparcia plus 5% to sporo. Albo Jastrzębia zaczniemy ogarniać, albo... Czy coś jeszcze nam się tutaj przyda w tym momencie? Już jest 38 rok, więc broń wsparcia to koniecznie, bezwzględnie. Bezwzględnie. Strasznie przyda nam się ten kolejny zespół badawczy. O, i właśnie, mamy pierwszą zmotoryzowaną dywizję. Świetnie. Cudownie wręcz. Tutaj ulepszone wyposażenie piechoty. Czy to nam się naprawdę bardzo przyda? Średnio. Kawaleria, piechota zmotoryzowana i piechota zmechanizowana. Chociaż nie, piechota, atak przeciwko sile żywej plus 5% ogólnie, więc spoko. Biorę to, na pewno nam się przyda. Mamy mnóstwo piechoty, to jest nasza główna siła militarna, więc na pewno bardzo nam się to przyda. A tutaj jak widzimy 13 jednostek, to jest tak perfekcyjnie, ponieważ po jednej jednostce na każdą prowincyjkę. Chyba nie ma żadnej niestrzeżonej prowincji, więc spoko, no wystarczy. Szczególnie, że Niemcy mają bardzo nikłe siły tutaj u nas. Mainkiang kapituluje. No a tutaj w państwie chińskim. Aha, okej. Rozumiem. W każdym razie cała akcja toczy się chwilowo tutaj. I z tego co widzę, państwo chińskie trzyma się naprawdę nieźle. Wlecieli troszeczkę w Japonię. Co prawda Japonia też się im odgryza. Ale jeśli mam być szczery, no to tutaj państwo chińskie może mieć całkiem niezłe szanse na wygranie wojny z Japonią.
Także całkiem nieźle. Co prawda Japonia ma znacznie większą jedność narodową, aż o 10%. No i oczywiście leżą na wyspach. Japonia jest krajem głównie leżącym na tej wyspie, znaczy na tych wyspach. Stop. Ktoś nam się chyba odciął. O, lera, no i nas odcięli. Jak najszybciej musimy się przemieścić do Barcelony. Chociaż w sumie może spróbujemy. Nie, lepiej nie. Pójdźmy tak i tak. Lećmy do Barcelony, nie ma co. Nie chcę tych wojsk poświęcać. Tutaj nas całkowicie bezwzględnie odcięli. A więc musimy jak najszybciej... Teraz Niemcy zdecydowali się na wsparcie Hiszpanów. No cudownie, powiem wam szczerze, że rychło w czas. Bardzo mądra decyzja Niemców. Szkoda tylko, że taka późna. I tak tylko z tego co widzę udostępnili im dwie dywizje. Z tą dywizją chyba będziemy musieli się pożegnać, bo wątpię, żeby udało nam się ją stąd wyciągnąć. Chyba, że szybko skapituluje Hiszpania nacjonalistyczna. Wtedy może rzeczywiście się to uda. Ponieważ jeżeli skapituluje, to automatycznie nasi ochotnicy zostaną przeniesieni z powrotem do kraju, więc spoko. A, wygrywamy! O, patrzcie. Okej, stop. Podbój Litwy stał się uzasadniony. W tym momencie, moi drodzy, rozpoczynamy powolne przejmowanie Litwy. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy gumy. Może zdecyduje się na jeszcze jedną rafinerię paliw syntetycznych. W Warszawie mamy sporo miejsc. 15 na 15. Potencjalne cele. Weźmiemy sobie 13-tysięczną armię. Skasujemy im ten rozkaz. Rozkażemy im zabezpieczenie tej granicy. Zostaną przerzuceni. Litwa nie zdążyła wyprodukować sobie dużej ilości wojska. Także spoko. Niemcy przeprowadzili Anschluss Austrii. Spoko sprawa, a my otrzymaliśmy kolejny zespół badawczy, więc też świetna rzecz. Ciężki wybór. Rozbudowa Baslu... Nie, weźmy sobie jednak przygotowania do kolejnej wojny, ponieważ my nie posiadamy jakoś tam bardzo rozbudowanych sił lotniczych. Na razie opracowujmy sobie PZL 50 Jastrząb. Poczekajmy, aż wojsko się pięknie rozlokuje. Przygotujmy im plan działania. Nie wiem, dlaczego mamy tak słabe siły. To jest głupie. Oni mają tutaj 3 jednostki. Ludzie. 3 pieprzone jednostki. Okej. Okay. Pierwszym planem będzie zajęcie... Okej. Okay. Inaczej to zrobimy, wiecie... Tych tutaj, chociaż ich tu jest znacznie więcej, więc weźmiemy tutaj jedną dywizję kawalerii i jedną dywizję piechoty górskiej skierujemy tam na szybkości. I tych tutaj, którzy pozostaną, skierujemy do działania, spróbujemy przejąć najpierw tutaj ten lewy brzeg od Kowna. To będzie zadanie dla tych 5 dywizji. Myślę, że w 100% wystarczą. Tylko, że nie chciałbym... Ajajajaj. Zaraz coś tu fajnego wykombinuję, bo już wiem, co wykombinuję. Dla tych ci mają osłaniać ten front. Reszta... O tak, będzie osłaniała ten front w ten sposób. Teraz ci, którzy są w tym froncie, mają za zadanie zdobyć ten przylądek. Znaczy przylądek, no nie do końca przylądek. A my zdobyliśmy kolejną fabrykę cywilną, świetnie. Więc wybudujemy sobie dodatkową fabrykę wojskową.
reszcie rozkażemy, zaraz tutaj porobimy im piękne plany, zajęcie Kowna. Albo na razie jeszcze nie. Na razie zajmijmy tak, w ten sposób. Kiedy już będziemy blisko Kowna, jeszcze zmodyfikujmy delikatnie ten plan. O, w ten sposób. Żeby z trzech stron Kowno było otoczone. Nie tą armię. Tą armię. I wywołujemy wojnę z Litwą. Boom! Skrzydła bez zadań. Mamy tutaj troszeczkę myśliwców. Troszeczkę zwolnijmy. Złączmy je. Można. Złączmy te dywizje. Włączmy mapę. Co się stało? Matko Świnto, przepraszam was bardzo. Coś mi wyłączyło na sekundkę grę. Ale już jest ok, wszystko ok. Weźmy mapę lotniczą. Wschodnia Polska jest tutaj pod kontrolą wroga, ale już teraz udało nam się ją odzyskać. A tutaj nasi żołnierze dzielnie walczą. A ty dlaczego tutaj, przepraszam bardzo, nie wchodzisz? Wejdź sobie tutaj pięknie, okrąż ich jednostki. Jakoś słabo myślą, naprawdę słabo myślą ci żołnierze. Szybciej to wszystko przebiegnie. Co jest grane? Aha, okej. Wróciły do domu. Czyli nacjonalistyczna Hiszpania bezwzględnie przegrała, tak? No jak widać. Ale na szczęście wróciły dwie dywizje, żadnej z nich nie straciliśmy. Są w niezłej formie i nawet udało im się pozyskać sporą ilość doświadczenia, a więc... Co tu się porobiło? No matko jedyna kochana. Dobrze, w takim razie będziemy musieli niestety usunąć. Zaraz chyba jeden front. No i wybaczcie. Wy jeszcze zajdźcie ich pięknie od tyłu. Wy zakończcie atak, przejdźcie sobie pięknie dalej. Jak tam mapa lotnicza? Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest pod pełną kontrolą. Nie ma tu żadnego problemu. Co prawda walki troszeczkę przeciągają się w czasie. Miałem nadzieję, że wszystko pójdzie trochę szybciej. Natomiast... Myślę, że to już naprawdę kwestia czasu. Zaraz troszeczkę ogarniemy te plany, bo tutaj coś się złego zadziało. Tutaj coś się dziwnego, złego zadziało, więc wykasujemy... Który front? Na razie wykasujmy oba fronty. I... skierujmy po prostu całą armię na ten front. W taki sposób. W taki sposób. Zmodyfikujmy plany ofensywne. O, tak. Przejmijcie tutaj ładnie tą część. O kurczę, tu nam chyba przejęli jedną prowincję. O dziwo, Litwini walczą. O dziwo, Litwini walczą. Skrzydła bez zadań. Tutaj mamy jeszcze kilka myśliwców i samolot bliskiego wsparcia, więc ich poślemy tutaj. Dlaczego nie możemy ich tu posłać? Może za daleko. Może za daleko, a więc przetransportujmy ich do Warszawy. Okej, są już w Warszawie. Ten oddział myśliwski z tym złączymy. Poślemy ich na tą prowincję i przejmowanie, bliskie wsparcie powietrzne.
Tutaj siły są chyba wyrównane. A nie, tutaj po prostu przestaliśmy wspierać ten region, ale myślę, że nie będzie problemu, bo kontrolujemy już region bałtycki. Nie wylecą po prostu stamtąd myśliwce litewskie. Także spoko. Nie powinno być z tym większego problemu. Taka armia powinna nam w 100% wystarczyć. Nie będziemy fatygować tych tutaj. Przyspieszmy trochę czas. Na razie nic wielkiego się nie dzieje. Ewentualnie tych tutaj możemy jeszcze skierować w tą stronę. Przełamaliśmy pięknie front i z tego co widzimy będziemy zaraz zwycięzcami również i tutaj. I pozostała już tylko jedna prowincja. Zaraz przejmiemy Kowno. Nie wiem dlaczego taka samowola panuje wśród mojego wojska. Ja im w żadnym wypadku nie kazałem atakować jeszcze Kowna. No ale skoro już atakują, to co się będę sprzeczał i spierał? Co się będę sprzeczał i spierał? Naprawdę rwą się do walki. Widać ewidentnie, że się rwą do walki jak mało kto. A tutaj są siły wsparcia, się nie dziwię. Kowno już za sekundkę będzie nasze. Czy od razu Litwa skapituluje? Skapitulowała. Świetnie. W takim wypadku podbij Litwę. Wszystko przejmujemy. No i cóż, no i chyba wszystko na ten temat, nie? Bum! Coś jeszcze możemy zrobić? Chyba nie. Żadnych żądań już postawić nie możemy, więc gotowe. Świetnie. Przejęliśmy Litwę, moi kochani, i mamy już większą ilość fabryk niż wcześniej. Już mamy ponad 50 fabryk. To dużo, to naprawdę dużo. I dzięki temu będziemy mogli chyba... Pracujmy teraz radio. Będziemy mogli chyba wprowadzić dodatkowy zespół badawczy. No, dokładnie, dokładnie. Świetna sprawa. Świetna sprawa. Ale na razie ulepszmy troszeczkę rząd. Czy jakiś doradca polityczny? Tutaj na razie chyba się wstrzymamy. Ale dobrze by było wziąć Kazimierza Sosnkowskiego. Chwilowo nie będziemy chyba już nikogo atakować, tak mi się wydaje. Po prostu nie chcę zwiększać frontu z ZSRR u siebie, bo to nie ma większego sensu. Kolejne dywizje, kolejna dywizja pancerna i kolejna dywizja zmotoryzowana, świetnie. Mamy kolejną możliwość przydzielenia kolejnych fabryk wojskowych i oczywiście to zrobimy. Zapotrzebowanie jest spore na broń, zapotrzebowanie jest spore na czołgi, na pojazdy samochodowe. Ponadto, czy my już opracowaliśmy myśliwce? Nie, jeszcze nie, więc weźmiemy jeszcze jedną fabrykę na czołgi. Chwilowo, przynajmniej na razie. Mamy również wolne stocznie. Zyskaliśmy aż 3 stocznie, więc zastanawiam się, czy by przypadkiem nie zacząć produkować na przykład niszczyciele. Niszczyciele, hops, za 3 lata, ale spokojnie, to tylko dlatego, że nie posiadamy odpowiedniej ilości materiałów. Mamy dużą ilość fabryk cywilnych i ja myślę, że dobrym pomysłem byłoby zainwestowanie troszeczkę w handel. Zapotrzebowanie aż 16, a więc poświęćmy jeszcze 2 fabryki, ponieważ stal jest naprawdę bardzo, bardzo istotna. I czy zainwestować w ropę? Na razie nie, na razie nie będziemy w nią inwestować, ponieważ zaraz wybudujemy jeszcze dodatkowe rafinerie paliw syntetycznych, także myślę, że to jest nam niepotrzebne. Natomiast zapotrzebowanie na stal zostało pokryte. I jak widzicie, dzięki temu niszczycieli jest budowanych, no jeden niszczyciel rocznie jest budowany, tak więc całkiem spoko, więc całkiem sporo, wystarczająco. Udało nam się uzyskać produkcję czołgów aż 3 dziennie, więc jeszcze więcej. Republika Hiszpańska zaanektowała nacjonalistyczną Hiszpanię, więc to koniec wojny domowej w Hiszpanii. Mam nadzieję, że Republika Hiszpańska nie dołączy do Kominternu. Jak tam Francja? Francja na razie neutralnie.
Francja na razie bezpłciowo, że tak powiem. Nic się wielkiego nie dzieje w reszcie Europy. Oczywiście Niemcy prowadzą politykę stosunkowo ekspansywną. My na to nie zwracamy wielkiej uwagi chwilowo. I została nam ta armia. Tą armię przydzielimy na granicę niemiecką, ponieważ z tego co widzę, Niemcy też zaczęli coś tutaj, jakieś siły gromadzić. Koniec wojny domowej w Hiszpanii. I cóż, i zastanawiam się, czy już kończyć ten odcinek? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że to jest czas najwyższy, aby go skończyć. Mam nadzieję, że ten odcinek nie trwał zbyt długo. Bardzo byłoby mi miło, gdyby tak było, bo może się troszeczkę zagalopowałem. Sytuacja międzynarodowa na razie jest dość stabilna. Przejęliśmy Litwę w tym odcinku, więc jestem zadowolony. Mam nadzieję, że Niemcy nie zdecydują się przejąć Kłajpedy, no bo tutaj jest jednak jeden port, który nam się przyda. A nie, nie ma tutaj portu, ale to spoko, nie ma problemu. Układ monachijski, przekazać grę po grę... Aha, okej, okay, czyli... O, i zaanektowaliśmy od razu Zaolzie, świetnie. Po pierwsze zaanektowaliśmy Zaolzie, Zaolzie jest nasze, kolejny sukces, a po drugie Niemcy przejęli kraj sudecki. Także ogólnie spoko i chyba jeszcze tutaj wschodni kraj sudecki, no ale to ogólnie kraj sudecki, tak? Także ogólnie spoko. Może w następnym odcinku zdecydujemy się już powoli dołączyć do sił osi. Chociaż na razie nie jest tragicznie, Niemcy przygotowują pierwszy arbitraż wiedeński, także chwilowo roszczenia do ziem wschodnich, Gdańsk albo Wojna schodzą na drugi plan. W chwili, kiedy te roszczenia do ziem wschodnich zaczną wchodzić w życie, zadecydujemy się na dołączenie do sił osi, bo to najwyższy czas. A na razie żegnam się z Wami, jeżeli film Wam się spodobał, to bardzo zachęcam Was do komentowania, do lajkowania, czy do subskrybowania, wedle życzenia, wedle uznania. Także jeszcze raz trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego odcinka, cześć!